Witam. Dzisiaj gotujemy kluski śląskie. Mam tutaj już przygotowane ponad 2 kg ziemniaków przepuszczonych przez praskę. Dobrze jest ugotować te ziemniaki nawet dzień wcześniej. One sobie odparują. W ten czas po prostu mają jakby tej mniej wilgoci w sobie. Wyjdą nam ładne kluseczki. Te przepuszczone wcześniej przez praskę ziemniaki ugniatam łyżką, taką na taką, żeby uzyskać równą powierzchnię. A to będzie mi po prostu potrzebne do tego, że muszę te ziemniaki w tej misce podzielić na cztery części. 1/4 wyjmę, a w to miejsce wsypię mąkę ziemniaczaną. Także tu nie ważymy, nie odmierzamy w jakiś inny sposób. To po prostu uzupełniamy ten po tej 1/4 ubranej ziemniaków uzupełnimy mąką ziemniaczaną. Taką robimy proporcję. I co byśmy nie robili? Czy ziemniaków będziemy mieli pół kilograma, czy kilogram? Zawsze to dzielimy na cztery części i tą część wyjętych ziemniaków uzupełniamy mąką ziemniaczaną. Już to mamy ładnie uchlebane. I teraz na cztery części. Dzielimy to na cztery części. O. Mamy to mniej więcej podzielone na cztery części. A, trochę tam nierówno, ale to jest jakby aż tak bardzo ważne nie jest. O, i teraz tą jedną część zabieramy. Na stolnicę ją wykładamy. O. To wykładamy na stolnicę. O, a w te zwolnione miejsce wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Troszkę teraz ją sprawdzimy. No. Jeszcze troszeczkę sobie dosypiemy jej troszeczkę, żeby to było równo. O. I mąkę ziemniaczaną mamy. Tak? I teraz sobie to trochę sobie przemieszam, żeby na stolnicy później mi było łatwiej. Żeby to mi się tak nie rozsypywało. Żebym łatwiej to miał sobie, prawda, później do wyrobienia ciasta. O, tu już troszeczkę sobie przemieszałem, żeby mi było łatwiej na stolnicy wyrobić te ciasto na kluski. Teraz to sobie pomału wywalam. O, klusek będzie dużo. Państwo się nie dziwcie, że tego tyle jest, bo ja tu pokazuję Wam, jak ja to robię. Ale tu jeszcze oprócz tego, prawda, muszę wyżywić swoją rodzinę. Także tych klusek tutaj będzie z tych ziemniaków będzie sporo. Ktoś jak potrzebuje mniej tych kluseczek, mniej ma chętnych do jedzenia, to po prostu sobie zrobi tego ciasta mniej. I teraz te wybrane ciasto, jak widzicie Państwo, dołączam tutaj do tego. O, jeszcze teraz tutaj po troszeczku trochę to wcisnę. Muszę teraz jakoś to opanować. Muszę to opanować jakoś. Zaraz troszeczkę. I tak te żółtko to tak po prostu dajemy dla poprawienia koloru ciasta, żeby ono było ładne. To damy tutaj jedno żółtko. Jeszcze troszeczkę zleję tego białka. Żółtko dam do ciasta, a białko naprawdę z dużym apetytem zje mój piesek. O, dobra, tu już mamy. I teraz to spróbujemy zagnieść. Pomału. Troszeczkę tego jest dużo. No i teraz już wyrabiam ciasto. Jakoś to opanuję. Tą, prawda, dużą górę. No jakoś mi się udało opanować tą górę ziemniaków, górę tego ciasta ziemniaczanego. Nagotowałem tyle tych ziemniaków, jakbym miał wykarmić całą brygadę murarzy. Państwo zobaczą, ile moja rodzina je.
Wolę coś takiego sam zrobić, o proszę zobacz jakie piękne ciasto wyrobione, niż iść do sklepu i kupować w sklepie. Zobaczycie Państwo jakie wyjdą kluseczki śląskie, jak to się mówi, kluseczki jak laleczki. Ślinka sama będzie ciekła do ust. O, teraz taki wałeczek i kroimy. Raz, kroimy sobie takie mniej więcej równe kawałki, prawda? O, jakbyśmy, jak będziemy chcieli mieć takie, żeby nam wyszły równe. Kroimy dalej. Raz, dwa, no, już mam wałeczek ładnie pocięty i teraz tak w dłoniach, prawda, robimy takie o kuleczki. Robimy kuleczki i sobie, prawda, tyłem tego tłuczka robimy dziurkę. O, coś takiego, prawda, nam wychodzi. O, ładne kuleczki i tak następna. O. I jest następna kluseczka. O. I w ten sposób, jak Państwo widzicie, będę musiał przerobić całą tą górę ciasta ziemniaczanego. Proszę bardzo, piękne kluseczki. No już pierwszą partię kluseczek mamy zrobioną. Ja tutaj se prawda zaglądam. O, woda już nam się ładnie gotuje. Woda się ładnie gotuje i my te kluseczki teraz do kondensowanej wody troszeczkę oleju kapniemy, to nam się nie będą sklejać, dosłownie kapkę. Woda oczywiście osolona i już kluseczki na cedzaczek. Proszę Państwa, już aż się spociłem, bo już rodzina czeka, głodni, a ja tu się muszę sprężać. I do wody. I w tej wodzie gotujemy je około 3 minut. Około 3 minut. I później hartujemy w zimnej do miseczki. I możemy je podawać różnie. Możemy zjeść ze śmietaną, możemy roztopić masło z tartą bułeczką, na słodko. Możemy zrobić jakiś sos grzybowy, pieczarkowy, możemy z gularzem. No na różne sposoby, różne dodatki możemy do nich zastosować. O, 3 minuty minęły, kluseczki już nam pięknie po wierzchu pływają. I teraz do zimnej wody je hartujemy. Raz. O, piękne kluski do zimnej wody. Tak, śpieszmy się, rodzina czeka na obiad. A tu jeszcze mam tyle roboty. Ja po prostu pokazuję tylko na tej pierwszej partii, jak ja to robię. I ja wracam do gotowania dalej, a Państwo studiujcie sobie przepis. No, kluseczki nam się zahartowały pięknie. O, to sobie je odsadzimy. I odkładamy do tej miski. Proszę Państwa, jak ja skończę gotowanie tych klusek, to ta miska będzie pełna czubata. Pięknie, ładnie wyglądają. Aż tu chyba sobie zaraz jedną spróbuję. No, szybko, szybko, szybko sobie, żeby one mi tutaj za długo nie czekały. Już mamy wszystkie wyłowione i ostatnia kluseczka. Niebo w gębie. Tak ja to robię.